Hubert już spiął poślady. Nie chcę was martwić, ale wchodzimy w zapis. Hubert, prosiłem cię, że dzisiaj czekaj, mamy... Tu jest już zapis, jest. Prosiłem. Odpalam. No możesz już gadać, tylko jeszcze zaczekaj, żebym ja tylko to uruchomił. Zaczekaj, daj mi chwilę. Uwaga, go live. We all fucking live, no. Broadcast is starting. Prosiłem cię, Hubert, że jak przychodzisz na rozmowę w temacie branży fitness, to żebyś założył długi rękawek i nogawki. Bo rozumiem, że no, nie da się ukryć, nie da się ukryć, że nie chodzisz na fitness. No. Słuchaj, nie da się ukryć, a ja widziałem ostatnio chudego na Instagramie. On po prostu tam grasuje na tym Instagramie. I sobie, robił takie kurde przeskoki, jak uczeń 7 B. To od razu niestety, wiesz, uświadomiło to, jak on nie ma pojęcia, kurwa, co to jest fitness. On nie był na żadnych zajęciach fitnessowych. On po prostu sobie pyka jak pajak. A ma obok na sali. A ma obok na sali. A ma obok na sali nie korzysta. Ja słuchajcie, liczę na to, że zgłoszą się do mnie blogerzy, influencerzy, którzy po kursie dwudniowym nauczą mnie, jak zrobić przysiad, wyskakiwać, przeskakiwać. Hubert, ale a propos tych zdjęć twoich na Instagramie, pamiętam, że jak ciebie poznałem, to ty miałeś czoło troszeczkę niżej, wiesz? A ono ci się podnosi. Posłuchaj, ono ci się podnosi. I to ja zaobserwowałem, że zostało to zauważone przez innych widzów twojego profilu. Ja mam dla ciebie propozycję, ale czy żeby zminimalizować, myślę, że dużo łatwiejszym sposobem będzie, jeżeli podciągniesz, weź teraz brwi do góry, tak podciągnij, zrób tak, o. I teraz tak trzymaj i znowu masz niskie czoło, możesz spokojnie teraz udawać znowu 5 lat młodszego. Zobacz, ale wiesz co, widzisz? Jeszcze, ale ja dodam coś jeszcze, trzymaj brwi wysoko, trzymaj wysoko, nie ma bolo. Słuchaj, wtedy jak podniesiesz brwi, to wtedy twój nieskażony myślą umysł będzie zdradzał, że ty coś myślisz. Te takie zmarszczki na czole. Czy to wystarczy? O, zajebiście. Ja pokażę to. Reżysera poprosimy, tak. Zbliżenie na no, tutaj. No nie wszyscy zobaczą. O, proszę brwi bardzo. Brwi do góry. Brwi do góry. I momentalnie pokaż. Czoło niskie, a nie wysokie. Ale zobacz, jak inteligentny. I teraz pamiętaj, Hubert, im będziesz starszy, tym mocniej te brwi do góry. Ale tu sobie wyćwiczysz. Patrz na naszego reżysera, to on jakoś nie jest skalany tą podniesieniem brwi. Ale widzicie, bo on nie ma czoło, jemu się czoło nie zaczyna ani nie kończy. On ma fryzurę na pazdana i podejrzewam, że test Bońka wykonałby w cuglach. Hubert, a co ty powiesz o tym teście? Pan prezes Boniek usiadł sobie na ławeczce i żonglował piłką prawa, lewa noga, 50 powtórzeń. No i Grzesia Krychowiaka zaprosił do challenge'u. Grzesiu mówi, że... A dlaczego akurat Krychowiak? Dlaczego Grzesia? Grzesia zaprosił. Jeszcze bramkarza mógł, nie? Bramkarza jeszcze mógł. Grzesia zaprosił i Grzesiu mówi na programie live, że panie prezesie, spokojnie, ja to nagram oczywiście. Ale pójdę potrenować do pokoju. Rękawice. No pewnie tak i nagrał w pokoju, oczywiście, ale powiedział, że miał trudniej, bo miał tak, małą przestrzeń, łóżka były blisko, komoda, ściany i tak dalej. To ja zapytam inaczej, czy ten materiał był montowany później, jak prezes Boniek go oglądał? Nie mam pojęcia, no może szczęsny przyjaciel zmontował, ale peszko na słowa Krychowiaka. Peszkin, słuchaj, ty zrobiłeś ten challenge 50 Bońka? No to tylko i wyłącznie zareagował mocnym śmiechem, bo mówi, że on zaczyna od challenge'u setki. No tak, ale Peszko... Bez setki nie wchodzi na boisko. Bez setki nie wchodzi na boisko, ale poza tym, słuchajcie, Peszko najbardziej jest zainteresowany ze wszystkich piłkarzy i ekipy biegaczy. Nie, najbardziej jest zainteresowany barkiem Glika. Peszko? Tak. Co tam się w tym barku dzieje, Glika? Słuchaj, ja myślę, że tak, na pewno jest może znaleźć. Na pewno dobre whisky. Ale nie wiem, czy wy wiecie, wódka że na pewno, wiesz, badania zlecił lekarz klubowy Monako i okazuje się, że nie jest źle. Nie będzie trzeba przeprowadzać żadnej operacji. Zagra? Na mistrzostwa na 90% pojedzie. Ale czy zagra? Nie zagra w pierwszym meczu, może w drugim, być może dopiero w trzecim. Ja myślę, że zagra w finale. Ja powiem wam jedno, dla mnie takie zachowanie to nie jest... Ja nie współczuję panu Glikowi. Oczywiście sportowe pewnie gdzieś tam jest mi go szkoda, ale żal. Jeżeli ktoś wykonuje takie rzeczy tuż przed wyjazdem na mistrzostwa, żeby za dwa punkty, wymyślili sobie, że za dwa punkty z przewrotki czy tam z noży strzelają i ryzykuje uraz, no to dla mnie to jest głupota nastolatka, a nie zachowanie profesjonalnego piłkarza. Mi go nie jest zupełnie żal. Jesteśmy? Tak, sprawdziłem, czy jesteśmy, bo to na rozgrzewce to się różne rzeczy. Przyszła już tutaj gościni, do studii od razu robiło się poruszenie. My już nie kontrolujemy naszych mikserów.
ani wizji, ani fonii, ani Hubert się nie kontroluje. Muszę pójść po dłuższą koszulkę, bo Hubert, zejdź z Instagram. Trochę tak z profilu trochę mi trudniej się zaakceptować. Nie masz, nie masz napompowanych bicków. Mimo, że założyłem najcieńszą koszulkę, jaką mam w szafie, nie to dalej mam problem z opiętym bicepsem. Nie masz napompowanych bicków, to widzę, i nie masz też napompowanych pośladków. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Poprosimy operatora, żeby tutaj nam pokazał piękny obrazek. O, obraz, nie was, Huberta, panowie, goś, nie was, tam nie patrz. Hubert, nie patrz, bo to nie o tobie było. Nie, oczywiście. Nie to nie było o tobie, poprosimy ostrość. Proszę pomachać naszą gościnę, tutaj kamera, super. Dominika, ja tylko cię Dominika uprzedzę. Dominika właśnie tutaj na rozgrzewce właśnie czeka. Dominika, tylko cię uprzedzę, z Hubertem nie da się pobawić, więc dlatego my tutaj bawimy się jego kosztem, wiesz? Także pamiętaj. Jak wchodzisz, to od razu, wiesz, jedziesz po Hubercie, że wszystko ma nie tak. No. Dobra, poczekaj chwilę, za chwilę zobacz. Nie jedziemy dalej, wracamy do tematu. Tak nie mało, no właśnie. No i Hubercie, co się wydarzyło dalej? Dalej to się nic nie wydarzyło, oprócz tego, że chłopcy dzisiaj rozegrają jakiś tam mecz. No ale po co, ja pytam, po co ten mecz, po co ty... A słuchajcie, ale jaki glik? Jaki glik? No. Widzieliście, w jaki sposób mentalnie się odstresowują zawodnicy reprezentacji Meksyku? Seks. Seks, narkotyki. Ale oni się z tym nie kryją. Złe kobiety. Tak, trafiłem? Oni się z tym nie kryją. No. Oni po prostu się dobrze bawią i wiedzą, co im pomaga. No. Ale niektórzy tam pojechali ratować swoje małżeństwa, a trener powiedział, że no niestety kadry nie może rozwiązać, no i to musi jakoś tak przełknąć tą gorzką pigułę. A pozazdrościli niszowym podcasterom. Trener powiedział, nagrali, jeszcze, tak? Trener powiedział jeszcze jedną rzecz. Dziennikarz pyta, dlaczego to się wydarzyło, o co chodzi. A on mówi, panowie, dzień wolny to jest dzień wolny. Słuchajcie, no ale był seks. Seks, narkotyki, rock and roll. Był seks, w Meksyku. Ale nie było śmiesznie, tak? Na koniec? No na koniec. No właśnie, niestety, powiedzcie mi taką rzecz. Dlaczego, Hubert, dlaczego seks nigdy nie idzie w parze ze śmiechem? No to zależy, Andrzej. Nie wiem, jak to jest u ciebie. Właśnie, jak to jest u ciebie. Ale poważnie, ty się bzykasz i normalnie się cieszysz. Ale wiesz co? No nieraz tak. A nie, to ja myślałem, że jednak nie idzie. Daniel, idzie? Oczywiście. To jest śmieszne wtedy, kiedy... Nie, to jest zabawne, wiesz. Jest to entuzjastyczne. Jest to zabawne, ja zaczynam się teraz śmiać. No. Normalnie się śmiać, ciekawe jaka będzie. Andrzej, no czas najwyższy, żebyś nie podchodził do tego na poważnie. Już, Andrzej, ty już naprawdę parę razy podszedłeś na poważnie. Ty już się uspokój. Słuchaj, naprawdę powaga tu jest akurat najmniej potrzebna w tej całej zabawie. No ale no dobrze, no chłopaki z Meksyku bawią się seks, narkotyki, rock and roll, upadłe kobiety. A nasi chłopcy elegancko wykonują challenge narzeczone, prezesa Bońka. Żony, prezes Boniek spokojnie pije tyskie, co mu zarzuciło paru prawilnych dziennikarzy, więc prezes powiedział, że nie będzie w ramach pokuty chodził do TVP Info. Ja lubię prezesa Bońka, bo on ma po prostu takie puenty do puenty, takie cięte riposty, że ja bym się z prezesem, właśnie chciałem zrobić taki quiz, żebyśmy się, wam drodzy słuchacze, taki quiz, z kim chcielibyście się napić, bo my tutaj już mamy kandydata do wypitki. Tylko z Andrzejem. Ale Andrzej też by uczestniczył w tym spożywaniu alkoholu, bo w małych ilościach, jak mówi prezes Bonik, oczywiście nie szkodzi. Andrzej jak nie może popijać na antenie, to winogrono kisi. Mamy do was pytanie, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, z kim chcielibyście się napić? Czy byłby to tak, Mati Borek, Wyborowa? Bożydar Iwanow, Marka Sztok, prezes Boniek, Tyskie, czy też... Sławomir Peszko. Wszystko, co ma w barku. W barku Glika oczywiście, czy też Kamil Glik, któremu niezawodną ochronę zapewnia Rexona. My tutaj mamy swoje typy. Tutaj. Ale popsikał się pod pachą, a nie na bark. No właśnie na bark nie popsikał. No niestety. Użył Adidasa. Był świeży, ale popsuł bark. No ale miejmy nadzieję, że to się dobrze, więc czekamy na komentarze, kochani, pod streamingiem rozgrzewki podcasterów, bo tutaj w naszej ekipie póki co wygrywa prezes Boniek. Wszyscy napilibyśmy się dobrego browara z prezesem Bońkiem. Panie prezesie, jeżeli pan nas ogląda w tej chwili, a wiemy, że pan nas ogląda, pan nas poleca i pan nas lubi, zapraszamy do nas do studia. Zadbamy o to, żeby przed 13 było to bezalkoholowe. Chłopaki, ale trener jak bronił reprezentacji Meksyku, jeszcze do tego wrócę, i mówił tak, że najważniejsza jest w sporcie dopasowana koszulka. I gra ciałem. Ja, Andrzej, chciałem ciebie zapytać, bo ja się nie przygotowałem, jak sam słusznie zauważyłeś do dzisiejszego programu, jeżeli chodzi o branżę fitness i nie mam opiętych rzeczy na sobie. A chciałem zapytać, ile czasu dobierałeś swoją obcisłą skarpetę, żeby się przygotować do tego programu?
Moja ścisła skarpeta jest skarpetą medyczną. A, że nie wiem, no nigdzie to jakby nie widzę tego, nie jest to napisane. Słuchajcie, przerwę tutaj wam te dywagacje, ponieważ nasi widzowie i słuchacze piszą, że jesteśmy okrutni. Dla Huberta? Właśnie nie wiemy dla kogo. Ola Rzeszutko pisze, że jesteśmy okrutni, tylko nie napisała dla kogo. Albo komu. Nie wiem, to dla kogo. Ola Rzeszutko jest zmęczona, bo zaczęła trenować triathlon. Ja wytłumaczę, drodzy słuchacze, ja wam wytłumaczę. W latach 70. i 80. Nie mówiło się o dokuczaniu innym, kiedy kogoś ocenialiśmy, krytykowaliśmy i tak dalej, tylko po prostu o mówieniu prawdy wprost, w oczy. Dzisiaj nie rozumiem, dlaczego przeżywacie, jak mówimy Hubertowi prawdę w oczy na przykład. Mało tego, wy nawet nie wiecie, drodzy słuchacze, jak Hubert to lubi, ponieważ on w tym podcaście ma właściwie tylko jedyny kontakt z prawdą na swój temat. Ale Dani, dlaczego ty zatrzymałeś tak odpowiedź Andrzeja na temat dopasowanej skarpety? On zaczyna ubierać zawsze od dołu. Ale Andrzej ma tam kontuzję, to nie jest wynikiem stylu Instagrama. Ale nasi kibice tego nie wiedzą. No. Krycha ostatnio też wyszedł w takiej skarpecie. No może ma zakrzepicę, albo miał zakrzepicę. Ja nie wiem, Andrzej. Której się nie chwalił. Słuchaj, takiej skarpety kilka osób nie założyło. I już ich nie ma na tym świecie, tak? Bo, no właśnie. Bo nie mówimy o skarpetach, w które kilka lat temu jeszcze ubierali się wszyscy triatloniści na zawodach, bo twierdzili, że lepiej regenerują te skarpetki uciskowe łydkę. Czyli natomiast nie powinniśmy się śmiać z tych, którzy w tych leggingsach biegają, bo nie wiemy, czy to jest medyczny leggings, czy to jest sportowy leggings. Wiesz, leggingsy, a skarpeta, czy pończocha uciskowa, medyczna, to chyba są dwie różne rzeczy. A dlaczego? Nie może być pończochy, która jest na udzie? Medycznej? Znaczy ona musi się zaczynać od stopy, bo to chodzi o to, żeby ten ucisk właśnie największy był na stopę, tłoczył krew przez i może kończyć się zatkane tętnice, tak? I może kończyć się na udzie. Może się kończyć na udzie. No. Ja kiedyś pamiętam, jak pani etażowa zapukała do naszego pokoju, żebyśmy opuścili ten pokój. W nieodpowiednim momencie zapukała, ja byłem przed podróżą, więc oczywiście, tak jak Hubert powiedział, ubierałem się od dołu i na podróż nie mam skarpet, tylko mam takie pończochy uciskowe po sam udo. Kolega otworzył drzwi i pani mnie zobaczyła ubierającego się prosto po kąpieli w takich dwóch pończochach. Gorsza sprawa była taka, że z kolegą wynajęliśmy pokój, nieświadomie pokój z małżeńskim łóżkiem. W związku z tym ona się zorientowała, że my spaliśmy w jednym łóżku. Facet w pończochach, mój kolega w ręczniku zawinięty, poprosił ją, żeby dała nam jeszcze 5 minut. Znaczy, było wtedy naprawdę śmiesznie. Życie pisze najciekawsze, najśmieszniejsze i najzabawniejsze scenariusze. Radek Wysocki, pozdrowienia. Od Radka mamy pozdrowienko. Radka pozdrawiamy, bo to był właśnie Radek, mój współtowarzysz z jednego łóżka. Łobuziak, proszę Państwa. Ja tutaj znalazłem takie przestworze internetu, ponieważ my już nie wiemy, co jest fejkiem, a co jest prawdą. Ja zrobiłem sobie takie zdjęcie w mojej galerii. Podobno tutaj, nie wiem, czy to prawda, czy to jest fake, czy to po prostu Polacy, nic się nie stało, Reserved już wydał takie koszulki. Tak, widzieliśmy to. Widzieliście to, a ja to pokażę do kamery. Ale mamy zbliżenie, widzicie to? Nieźle. Słuchajcie, no ja bym... Ja bym jeszcze pozostał przy piłce nożnej. Ale oczywiście, że bo jeszcze nie porozmawialiśmy o chyba jednym z największych wydarzeń piłkarskich, jakie miało miejsce, sytuacji z meczu Ligi Mistrzów Liverpool-Real Madryt. No właśnie. I specjalnego chwytu judo Sergio Ramosa na Salahu. Okazuje się, panowie, że nie tylko Federacja Piłkarska, a może właśnie nie Federacja Piłkarska, a Federacja Światowa Federacja Judo zainteresowała się tym incydentem, tym wydarzeniem i złożyła pozew o ukaranie Sergio Ramosa, ponieważ taki chwyt w judo jest niedozwolony, a niedozwolony jest z tego powodu, że można wyrządzić bardzo poważną krzywdę zawodnikowi, któremu się taki właśnie chwyt zakłada na rękę. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych momentów. A nie od wczoraj wiemy, że piłkarze bardzo często uzupełniają trening o sztuki walki. Więc Ramos mógł mieć, nie wiemy, bardzo dużo wspólnego z treningiem judo, no i mógł zastosować taki, a nie inny chwyt. Pewnie nie chciał zrobić aż takiej krzywdy. Niestety nie chciał, a zrobił.
Znaczy początek wyglądał chyba niegroźnie. Znaczy Salah w ogóle założył rękę pierwszy, gdzieś tam zakładał tą rękę. Tak. Ja też tego bronię, że Salah jednak założył rękę pierwszy, oni po prostu się złapali za te ręce. Natomiast mam wrażenie, że Sergio... Ale nie, teraz mówisz zupełnie serio. Tak, mówię zupełnie serio. Chociaż nie wszyscy się ze mną zgadzają, tak? A na pewno nie. Słuchajcie, Jurgen Klopp napisał, że Sergio Ramos jest rakiem dla futbolu. Tak, to prawda. Który jest dyscypliną sportu, która ma dawać radość, a nie robić ludzi kaleki. No wiesz, pewnie... Ja się z nim zgadzam. Klopp jest największym stratnym tego całego zdarzenia. Słuchajcie, żebym ja był trenerem i zobaczył, że jakiś son of a bitch robi takie rzeczy moim zawodnikom, natychmiast zostałby wycięty. Sam wszedłbym na boisko i spuścił mu w pierdol. Bardzo mi przykro. Kurde. Ja chyba mam przejść na przerwę. Dobrze, że piłkę nożną. Przejść na przerwę. Dobrze, Danie, że ty skończyłeś z tymi triatlonami, bo by się uszczupliła czołówka. Słuchajcie, ale jak mówimy... ci na koło któryś wjechał, to nie jak mówimy nie, o tych, to ja o tych słuchajcie... Rower, nie, ale jak no, widzisz, że ktoś ci po prostu załatwia dwóch zawodników, bramkarza i najlepszego... Bramkarz to się sam załatwił. Nie, ale on dostał wcześniej wstrząśnienie mózgu przecież, badania wykazały w Stanach, że grał z wstrząśnieniem mózgu, dokładnie, przez tego samego kolegę Sergio Ramosa. Ale słuchajcie, a myślę, że powinni pozwolić triatlonie na pożyczanie bidonów, jak na przykład z mijanka, taka nieuczciwa mijanka, że z tyłu jedzie i nagle mija, to wtedy zabrać mu bidon za karę? Co? To by było ciekawe. Zobacz, słyszałem o klepaniu pompką, ale... Kuber nigdy nie startował w triatlonie, widać. No, widzicie, że nie. Ale ma szansę, w niedzielę będzie właśnie jego debiut. Słuchajcie, ja debiutuję na trasie pływackiej, jutro, nie, w niedzielę, przepraszam, w zawodach triatlonowych w Warszawie. Które między innymi pan Andrzej Skorykow organizuje. Nie wiem, jak dam sobie radę. No. Na pewno na bieg ruszę około godziny 11. Wcześniej możecie mnie tam wyłapywać, ale nie wiem, czy mnie poznacie w tym stroju w wodzie i w stroju rowerowym. Nie będę zdradzał, w jakim kolorze będę się poruszał. Spotkacie Huberta na bulwarach Wiślanych w niedzielę w godzinach południowych. Żebyś napompował bicki. 10:20 powinienem ruszyć na trasę, tak? Powinieneś ruszyć na trasę. 10:30, czyli punkt, godzina 11, Hubert wbiegnie na metę. To kolega minutach. Pływak musi przypłynąć w takim razie w 17 minut i strefa zmian musi być bardzo szybka. Słuchajcie, Ania Bagińska mówi, że mamy taką siłę na Facebooku, że po prostu ją wyrzuca cały czas Facebooka, jak chce odpalić nasz stream. Co dzisiaj spożyliście, chłopaki, że taka jest siła? No przygotowaliśmy się na temat branży fitness, także jesteśmy już po kilku dobrych śniadaniach. A, chcą, żebyśmy porozmawiali o siostrach tych, nie wiem, jak one tam, nie chcę nazwiska przekręcić, które tam nagrały klip dla reprezentacji na Golasa praktycznie. O, Godleski. Siostry Grabowskie, tak? Godleskie. A ja tego nie obejrzałem, niestety. No tam, wiesz, śpiewają jakieś bzdury oczywiście i na Golasa Białczeron i Nergal im wytknął. Wytknął oczywiście, że fałszował. Dla naszemu było tutaj, fałszowane. Tak naprawdę do naszego państwa ma pretensje, że jego tutaj oskarżają, że on gdzieś tam znieważa orzełka, a tutaj nic się nie robi z tym, że dziewczyny nabijają się z reprezentacji, w ogóle z flagi narodowej, obmalowały się elegancko na biało i czerwono. Może jest przyzwolenie znajdę. Dla kobiet jest, no bo biały, czerwony, czerwony, biały. Nie wiem, chłopaki, jak... Słuchajcie, no ja to zaraz znajdę na YouTube. Bez problemu znajdziesz. Jak to się nazywa? Siostry? Siostry Godlewskie wpisz. Siostry. No tutaj reżyser czuwa, widzisz, on wszystko, ja chciałem... Godlewski żeby... Mundial, od razu mi wyskoczyło. Wow! Ale słuchajcie, ja Andrzej, przerwę ci. Za chwilę ci oddam głos. Ja tylko chcę powiedzieć naszym widzom i słuchaczom, słuchajcie, przygotujcie się na siostry Godlewskie, bo ja je za chwilę wam puszczę i będzie to soft porno, które... A nie zablokują nas? Sobie mogą nas zablokować, ale no to najwyżej wyjdziemy jeszcze raz, no, cali na biało, więc dlatego chcę, żebyś najpierw ty zaczął, bo jak albo cali bez koszulek przynajmniej. O! Ale słuchajcie, nie, ja tylko chciałem powiedzieć a propos sióstr Godlewskich, nie widziałem, zaraz zobaczę, bardzo chętnie, że właśnie w branży fitness chyba tego soft porno jest już całkiem sporo albo bardzo dużo i chyba jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale to zapytamy się specjalistów, co o tym sądzą. Chociaż to chyba nie tylko w branży fitness, bo z tego co pamiętam, to Hubert na Instagramie ma mnóstwo zdjęć bez koszulki. Nie, to nieprawda, nie, stary. To tak jakbyś mówił, że pływacy mają sutek. Że pływacy mają zdjęcia z gołym torsem. No jak biegasz i jest ciepło i się przed... Daniel powiedział, pokaż mi pływaka, który się fotografuje i wrzuca na... Kurde, mam ci pokazać? Ja nie widziałem. Tak? Śledzisz ich? Ja ci zaraz pokażę. No, śledzisz ich profile? Kurde, no jest wielu, no. Andrzej, no.
Już ci tutaj pokazuję, proszę bardzo. Szukam oficjalnego kanału Sióstr Godlewskich, jest mundial, biało-czerwony, uwaga, słuchajcie. Facebook, znaczy YouTube pyta mnie, czy mam 18 lat. Dawno, dawno mnie nie pytał, więc ja nie wiem o co chodzi, ale... Może on cię nie pamięta. Słuchajcie, o. RODO spowodowało, że cię przestał pamiętać. Co tu się wyprawia, kochani? Ale jaka muza! Ja tego nie znam, no. No. To będzie przebój siłowni, klubu fitness w niedługiej przyszłości. Ja nie wiem, czy Ministerstwo Sportu nie powinno w tej sytuacji jednak zainterweniować. Możesz mi powiedzieć. Nie zablokować kanału, bo ja nie słuchaj, kto ale, to jest? A wiesz dlaczego jest biało-czerwone? Bo kobieta ma jedną pierś większą, drugą mniejszą. Białe to większe, powiększa, czy białe powiększa, czerwone wyszczupla. Wiesz, i chodzi o proporcje teraz. Teraz są dobre proporcje. Właśnie teraz są dobre proporcje. Ja uważam, że to jest całkiem dobry materiał. Kochani, to jest tak straszne, że nawet brak czułości na sztukę Huberta może go zabić. Nie, Hubert teraz właśnie Pawła Korzeniowskiego tam przegląda z gołym torsem. Się nie no, zainspirował. Przykład idzie z góry. No, ja po zakończeniu mojej jeszcze amatorskiej, już amatorskiej kariery, też będę chciał trochę popracować nad torsem, więc biorę przykład, sprawdzam, jak on etapowo do tego wszystkiego doszedł. No. Hubert. Bardziej jak patrzę na ciebie, to tobie już coraz bardziej wywala brzuch, a nie klatkę. Słuchaj, to jest tak zwana opona kolarza. On musi, wiesz, po 150 kilometrze musi mieć z czego czerpać. Nie, Andrzej wygląda bardzo dobrze, kurde, cukry, 50 lat na karku udania. No. Jakbyś uprawiał triatlon. Wygląda bardzo dobrze. No, to jakbyś uprawiał triatlon, jakbyś wiedział, że na rowerze się jeździ, a nie trzyma się go w komórce. Wiedział, do czego służą okularki. Nie do imprezy, wiesz, karnawałowej, tylko do chodzenia na pływanie. Czekaj, gdzie jest ta rzeszutka? To sobie jest szansa, że on jednak w tym triatlonie wystartuje, przynajmniej trafi w swoją działkę, czyli w bieganie. My mu pomagamy. Chociaż ja też nie wiem, czy to mu się uda, bo wiesz, może pobiec w przeciwną stronę. I wtedy jak Michał Drelik zorganizuje imprezę, to może tak się wydarzy, że ja w drugą stronę pobiegnę, to prawda. Na szczęście są dwie pętle i w tym samym miejscu start i meta, więc dobiegnę. Słuchajcie, pytanie jest tak, bo ludzie pytają, czy są nasi goście. Już jedna gościni nasza jest, jeszcze Kuba ma do nas dołączyć. Ale oni są mili dla nas. Kto jest miły? No ci nasi słuchacze, to oni domagają się, żebyśmy skończyli rozgrzewkę podcasterów. Myślisz? A jeszcze mamy dwa przynajmniej krótkie temaciki. Bardzo proszę. Pożegnanie Karola Bieleckiego. Myślę, że warto wspomnieć również w naszej rozgrzewce podcasterów o tak wybitnym sportowcu, jakim jest piłkarz ręczny reprezentacji Polski, Karol Bielecki. Przepiękna kariera, bardzo przykra kontuzja, utrata oka, pewnie wszyscy wiecie, nie trzeba przypominać, właśnie w jednym z meczów, powrót na parkiety w świetnym stylu i przepiękna karta Karola Bieleckiego w polskim sporcie. Myślę, że warto o takich osobach mówić i cały czas pielęgnować jakby ich historię, ich popularność i dobre uczynki. Ja mogę się pochwalić, że razem z Karolem Bieleckim lecieliśmy na urlop w tym samym kierunku. No niestety nie w tym samym hotelu, więc nie przeprowadziłem z nim wywiadu, ale przybiliśmy sobie piąteczkę. To jest naprawdę niesamowity gość. Także panie Karolu, jak tylko pan będzie w Warszawie, przerwiemy nasze urlopy. Hubert zejdzie z Instagrama, założy porządną koszulkę i wtedy zapraszamy na wywiad. Nie mów mu takich rzeczy. Nie? Zobacz, on popada w depresję instagramową, jak myśli tylko o tym, że mógłby tam Andrzej, ty to tak rozmawiałeś o panu Karolu, jakby on co najmniej już w ogóle gdzieś uciekł i miał całkowicie się gdzieś schować, a on dalej będzie w sporcie, dalej będzie pracował, więc jakby na luzie, no. Już ma odpowiedni wiek, żeby skończyć. No to mnie uspokoiłeś, oczywiście, że tak, to mnie uspokoiłeś. Prowadzi restaurację, musi o nią dbać, no bez przesady. Etap się kończy, etap się zaczyna. Daniel, troszeczkę w tak jak nasza gościna. Jeden etap się skończył, drugi się zaczął. Tak. Daniel, w pokera troszeczkę pogrywasz, czy...? Słuchaj, ja kiedyś próbowałem w akademiku grać z chłopakami w pokera. Niestety, jak przegrałem swoje pierwsze stypendium socjalne, bo naukowego nie miałem, pożyczyłem na drugie i przegrałem drugi i od tego czasu nie gram. A wiesz, że to jest nielegalne? Jak to? Pokerek jest nielegalny?
Pokerex powiedziałeś, że przegrałeś, więc grałeś na pieniądze. No, na pieniądze, oczywiście. No, gra na pieniądze w pokera w Polsce jest nielegalna. Robiłem to 20 lat temu. Kurde, tyle ludzi chce do nas wejść i wywala ich ze streamu, piszą. Jak to? Przecież u mnie stream po prostu lata jak dziki, proszę. Jak dziki trener lata po internetach, proszę bardzo. Panie Hubercie. No, no mi też działa normalnie. No. Ja myślę, kochani, zmieńcie dostawcę. To są podstępne działania niszowych podcasterów. Oni po prostu się przyczaili, obcinają naszym słuchaczom po prostu zasięg internetowy. A poza tym w ten sposób komentują, że ich wywala, żeby nas wkurzyć. Nic z tych rzeczy. Słuchajcie, wracając do pokera, okazuje się, że polskie media, redakcje sportowe milczą, ponieważ mamy olbrzymie sukcesy w pokerze na całym świecie. Odnosimy nasi pokerzyści, ale niestety nie mogą grać w Polsce w pokera, ponieważ jest to nielegalne. Czyli jeżdżą do Czech. Na przykład do Czech mam za darmo. Gdzie mogą uczestniczyć w turniejach i wygrywać ogromne kwoty. To są kwoty z jednego turnieju rzędu kilkuset tysięcy dolarów. A ja słuchaj, ostatnio widziałem, że Michał Pol zajął się też bukmacherką, czyli też fajnym rodzajem hazardu można sobie postawić i tak dalej, więc część jest dozwolona, część nie jest dozwolona, jak to jest? Gdzie jest nasz prawnik, który nam to wyjaśni? Co my możemy, żeby Hubert mógł obstawić parę milionów na swoją drużynę? Ja myślę, że Michałowi Polowi wszystko wolno, bo to jest jedyny człowiek w Polsce, który jednocześnie jest łysy i kudłaty. Pozdrawiamy Michała Pola. No widzieliście drugiego takiego? No nie. No ja, jest bardzo, bardzo fajny. Ja do tego dążę, chyba że zrobię tak. Słuchajcie, ja mam do was prośbę, ponieważ Maciek Żywek znowu będzie do mnie dzwonił i powie, że jesteście przesterowani. Przewalacie mikrofony. A, jeszcze ostatnia rzecz. No. Ze dwie szklaneczki. Zaraz się rozłączymy zrobimy sobie breaka. Tak, zaraz zrobimy sobie. I ostatnie dwie informacje. Przerwę. Słuchajcie, profesor Wetulani, którego uwielbiam niestety już świętej pamięci, który zajmował się badaniem mózgu człowieka, stwierdził taką rzecz, że powinniśmy mieć palec serdeczny dłuższy od palca wskazującego. Wtedy z nami jest wszystko ok i jeżeli widzicie taką osobę, to nie bardzo możecie cokolwiek z nią negocjować, ponieważ ma dosyć silny charakter. Może najpierw Hubertowi wyjaśni, który to jest który. Zaraz mu wyjaśnię. Silny charakter i na przykład policjanta, który ma palec serdeczny dłuższy od wskazującego, nie przekonamy do tego, żeby nie wystawił nam mandatu. Natomiast w sytuacji odwrotnej, kiedy wskazujący jest dłuższy od serdecznego, okazuje się, że nasza, czyli wasza matka miała za mało testosteronu w macicy i ten palec serdecznie niewystarczająco daleko wyrósł. Sprawdźcie sobie teraz wszyscy, czy przypadkiem nie macie palca wskazującego dłuższego od serdecznego, Hubert. Serdeczny to jest ten. Na którym obrączkę nosisz. A ty nie nosisz. Który ma być dłuższy? A mi mówiłeś, Andrzej, że tylko do klubu zdejmujesz, a ty również do klubu nocnego. Tak. Nie do klubu no ja fitness. Przychodzę do klubu. O, Hubert ma wskazujący dłuższy od serdecznego. Serdeczny ma być dłuższy. Jest. No tak, ty masz dużo dłuższy i ciebie się do niczego już nie przekona. To prawda akurat. Dobra, słuchajcie, zagęszczamy ruchy, gdyż są nasi goście. Jeszcze tutaj znalazłem też w internecie, tutaj z Gazety Pomorskiej, jeden z zawodników sobie wytatuował przez przypadek, ja też to pokażę do kamery, żeby nie było, że żyjemy w świecie fake newsów. Nie, uwaga, no, okay. Numer dwa, zobaczcie, wpadka żużlowca GKM Grudziądz zrobił sobie tatuaż "Zawsze się poddawaj". O Jezu. Ja nie wiem, czy to jest wpadka żużlowca, czy tego, który mu to tatuował. Ten, który mu to tatuował, powinien dostać z bańki po prostu za taki numer. Słuchajcie, dzisiaj mamy naprawdę dosyć swobodne podejście do podcastu, bo to jest nasz ostatni, a właściwie przedostatni odcinek, taki klasyczny w tym sezonie letnim, bo za chwilę już wakacje, Hubert będzie spędzał wakacje na Instagramie i zaraz nam o tym opowie, w jaki sposób to zrobi. Więc tutaj mamy klasycznie ze studia w Warszawie Adidas Runner z Warsaw po raz ostatni w czerwcu i w sezonie letnim. Wracamy jesienią, a za tydzień, kochani, macie jedyną niepowtarzalną okazję spotkać się z nami na największej, na najbardziej prestiżowej imprezie pod gołym niebem, Open Water, Jeziorko Czerniakowskie, której to imprezę organizatorem, szefem zarządzającym Spiritus Movens jest tutaj siedzący obok nas Andrzej Skorykow, który
w trzech, czterech żołnierskich słowach was tam zaprosi. My z Hubertem podjedziemy i przywieziemy was tam na siłę, jakbyście musieli z Płocka na przykład dojechać, ale nie zakładamy tego. Andrzeju, bardzo proszę. Moi drodzy widzowie, słuchacze, zapraszam was serdecznie w najbliższą, w kolejną sobotę, czyli 16 czerwca na plażę Jeziorka Czerniakowskiego. Od godziny 9 rano rozpoczynamy wielkie święto pływackie, pływackie open water, nie w hali, nie na basenie, tak jak większość sobie wyobraża pływanie sportowe, ale właśnie na akwenie otwartym na Jeziorku Czerniakowskim. Przeprowadzimy kilka konkurencji. Pierwsza z nich, bardzo interesująca, pralka Beko Challenge, gdzie zawodnicy będą płynęli 4 rundy. Każda z rund, taki wyścig australijski, można powiedzieć, każda z rund jest w krótszym limicie czasowym. Zawodnicy wolniejsi odpadają. Do ostatniej serii przystępują najszybsi zawodnicy. Zwycięzca wyjeżdża z plaży z pralką firmy Beko. Jak zauważyliście, Andrzej siedzi w odpowiedniej koszulce do dzisiejszego podcastu. Branding klubowy Beko, pralka Beko, zawody Beko, Hub. Pozdrawiamy Maćka Żywka oraz wielu innych sponsorów, których zademonstrujemy, porozmawiamy z nimi na tej imprezie, tak żebyście mogli poczuć pływanie w każdym calu, nawet stojąc na brzegu. W tym roku naszym głównym sponsorem jest również firma Provident, także jak będziecie chcieli, to od razu na miejscu będzie stoisko i kredycik sobie będziecie mogli. Niedrogo. Niedrogo, naprawdę, to są nieduże pieniądze. Później duże się spłaca, ale przy pobieraniu ta prowizja nie jest naprawdę wcale duża. Zapraszamy, zachęcamy. Słuchajcie, później mamy 1,5 kilometra wyścig dla osób, które chcą popłynąć w piance lub bez. Podzielone kategorie wiekowe, to dla triatlonistów, którzy chcą spróbować sił w pływaniu open water. I na końcu wyścig główny Mistrzostwa Warszawy open water na dystansie 3 kilometry. I już wiemy, że jednym z uczestników będzie finalista Mistrzostw Świata w pływaniu ze sztafety 4x200 stylem dowolnym, Antoni Kałużyński. Także będziemy mieli również zawodników z tej najwyższej półki, nawet nie polskiej, ale światowej, można powiedzieć. Zapraszamy was serdecznie, będzie mnóstwo imprez towarzyszących, będzie się działo. Będzie przede wszystkim studio Run Forest, będzie można ustawić się w kolejce i jak będzie okazja porozmawiać z nami w studio. I będą oczywiście możliwe, kochani, zdjęcia z misiem, będzie można ustawić się z Andrzejem. Hubert chyba wyjeżdża, bo ma wyjazd z instagramerami w góry, więc tam będą pompować bicki, swoje pośladki. Tam mają szkolenia z fotografii instagramowej. Zobaczyłem jego łydki, a on tam po prostu ma straszną biedę w tych łydkach. No, dobrze, że ma owłosione, bo inaczej to by były łydki wróbla. No. Kochani, tym samym teraz rozłączamy się dosłownie na 5 minut, żeby przywitać się z naszymi gośćmi. Wy możecie zaparzyć sobie kakao, przyładować bicka, możecie spokojnie spompować udo, a najważniejsze, żebyście spompowali sobie wasze zwoje, szare komórki mózgowe, bo będzie gorąco, będzie intelektualnie, będzie zabawnie. Będziemy dokuczać. Będziemy dokuczać sobie, a najbardziej będziemy dokuczać Hubertowi, który jeszcze jest tego nieświadomy, ale jesteśmy umówieni z gośćmi, że będzie dzisiaj bolało. Run Forest Podcast, wracamy za 5 minut. Nie odchodźcie od swoich telefonów, komputerów, iPadów, czego tam tylko nie macie, a niszowym podcasterom życzymy krótkiej i bardzo przyjemnej przerwy.